wcześniej. Są pary, które twierdzą, że zdrada spowodowała, że powiew świeżego powietrza wszedł nawet do związku, ale tu się pojawia inne niebezpieczeństwo. Więc w momencie, kiedy nie mówimy prawdy, nie dość, że się oddalamy od siebie, ale tak oczywiście również i od partnera. Więc odpowiadając na pana pytanie, jest to jak najbardziej powód do rozstań, bo gdzieś. W Polska mówi pani Katarzyna Dąbrowska, Dzień dobry. nauczyciel bioenergoterapii, ale nie tylko. Zgadza się. Zajmuję się kształceniem osób, jeżeli chodzi o zawód bioenergoterapeuta, ale przede wszystkim pracuję z osobami i w gabinecie terapeutycznym oraz prowadząc różne autorskie warsztaty, spotkania. Wspieram te osoby, aby pomagać im wychodzić z takich, powiedzmy, trudniejszych sytuacji życiowych, aby mogły powrócić na dawne loty i znowu cieszyć się życiem, odkrywając swój potencjał. Pani Kasiu, chciałbym z Panią porozmawiać właśnie o tym życiu, o tych problemach, które nas coraz częściej niestety spotykają. Prawdomówność w związku. Temat trudny, kontrowersyjny. Nie chciałbym, żeby ta rozmowa była odbierana jako takie wskazówki złych postępowań. Ale tak reasumując, czy powinniśmy być w pełni szczerzy, prawdomówni w związkach? Przede wszystkim chciałabym już na początku tej rozmowy zaznaczyć, aby nie iść drogą dzielenia, tak? Co powinna kobieta, co powinien mężczyzna. Jest wiele stereotypów na temat zarówno kobiet, jak i mężczyzn i zachowań, które przytacza się zarówno paniom, jak i panom. Moim zdaniem tutaj głównym takim aspektem jest poziom świadomości, który reprezentują partnerzy. A propos tej prawdomówności. I tutaj należałoby sobie zadać pytanie, czym jest dla mnie prawdomówność, bo zanim ja zacznę wyrażać to, co czuję, co myślę, powinnam sama się zastanowić, teraz mówię w swoim imieniu, w jakim celu to robię. Nie zaistnieje taka sytuacja, kiedy nie poświęcę wystarczająco dużo czasu sobie. Chodzi mi o taki szczery wgląd w swoją przestrzeń, rozumienie swoich emocji, poukładania często pewnych rzeczy, które są dla mnie bardziej i mniej wartościowe. I gdy dokonam takich zabiegów, będą dla mnie jasno widoczne, czytelne drogowskazy, jak ta komunikacja powinna z tą drugą osobą wyglądać, czyli na przykład z moim partnerem, i w jaki sposób powiedzieć, mówimy o prawdzie, ale chodzi tu o przekazanie jakiejś informacji, tak? Czyli zastanowienie się, dlaczego chcę to przekazać, co to może wywołać, jakie konsekwencje, ewentualnie w jaki sposób tego dokonać, żeby mój partner odebrał to w sposób taki prawidłowy, nie odebrał tego jako atak. No i żeby zawsze patrzymy, rozwijać tak relację, a nie ją niszczyć, tak? Czy według Pani brak prawdomówności jest powodem coraz częstszych rozstań w związkach? Myślę, że tak. I znowu tutaj bym się odniosła nawet nie do partnera, co do osób, które mijają się z jakimiś tam wewnętrznymi, prawdziwymi wyznaniami. Człowiek, który bardzo długo żyje w tak zwanym, powiem potocznie, zakłamaniu, w pewnym momencie zaczyna doświadczać takiego uczucia jak rozwarstwienie się, tak? Bo jego subtelniejsze poziomy, jego życie emocjonalne, które jest w głębi tego człowieka, jego przemyślenia nijak się mają do rzeczywistości, którą buduje. Myślę, że każdemu z nas byłoby trudno się odnaleźć w takiej sytuacji. Nie dość, że sam traci na spójności, czyli też traci na energii i na sile, tak?
spada jego wibracja osobista, spada pewność siebie, bo gdzieś zaczyna się gubić w tym wszystkim, no od razu również i partner zaczyna nas odbierać troszeczkę, że tak powiem, inaczej jak do tej pory. Dostaje jakieś mylne komunikaty. Ludzie, którzy żyją ze sobą wiele lat związku, często się mówi, że porozumiewają się ze sobą bez słów, wyczuwają się, nawet kiedy te relacje są, powiedzmy, zaburzone, tak, przez jakiś czas są to trudniejsze momenty, więc w momencie, kiedy nie mówimy prawdy, nie dość, że się oddalamy od siebie, ale tak, oczywiście również i od partnera, więc odpowiadając na pana pytanie, jest to jak najbardziej powód do rozstań. Bo gdzieś się w tym wszystkim gubimy, no i gubi się nasza relacja, bo warto tutaj podkreślić, że związek jest to, tak jak nazwa tego wskazuje, jakieś związanie umowne dwóch osób, tak? Czyli w mojej części świadomości dopuściłam drugą osobę, żebyśmy stanowili w jakiejś przestrzeni, powiedzmy, jedność, zachowując oczywiście swoją indywidualność. Zastanawiam się, skąd się bierze to, że jesteśmy coraz mniej prawdomówni. Tak naprawdę to nie tylko w związkach, ale ogólnie we wszystkim, co nas otacza, jest taka próba naciągnięcia nas w wielu sytuacjach. Czy to, nie wiem, idę ubezpieczyć samochód, czy to będę w warsztacie samochodowym, czy, nie wiem, obojętnie, wszędzie jestem otoczony, czy to w banku biorąc kredyt, wszędzie jest próba takiego złapania w taką matnię. Czy to nasze czasy, których dożyliśmy teraz, powodują to, że my jesteśmy zmuszeni do tego, żeby, nie wiem, nie być prawdomównym? Jesteśmy przede wszystkim przybodźcowani. Wszystko jest ogólnie dostępne. Czasami mówię wręcz, że jesteśmy bombardowani przez media masowego przekazu, przez tą dostępność wszystkiego. Wstajemy rano, pierwsze często co robimy, to bierzemy telefon i sprawdzamy tablicę na, czy to jest Facebook, czy YouTube, tak, czy TikTok, czy inny tam portal, prawda, który jest przeładowany informacjami. Często jest tam przekazywany obraz różnych osób, różnych miejsc. Zestawiamy to ze sobą, oceniamy siebie, gdzieś tam widzimy, że znajdujemy się w innym miejscu. Brak właśnie poświęcania czasu sobie i budowania takiej wewnętrznej akceptacji siebie powoduje, że popadamy w jakieś kompleksy i rzeczy, które były dla nas do tej pory ważne, na przykład ta rodzina, ten partner, schodzą na dalszy plan, bo zaczynam gonić za tym, że na przykład kobiety w moim wieku wyglądają tak, a nie inaczej, że używają takich kosmetyków, teraz się wypowiadam oczywiście jako kobieta, że ludzie wyjeżdżają w takie miejsca, że moje środowisko zajmuje się takim, a nie innym tematem, jak ja mogę na przykład nie wiedzieć, tak, o czym jest mowa. I teraz wracając do tej prawdomówności, no i będąc takim pochłoniętym przez te czynniki zewnętrzne, przez ten świat zewnętrzny, automatycznie no, oddalamy się od siebie. I znowu stajemy w takim miejscu, znajdujemy się, gdzie zaczynamy gubić się w tym wszystkim i zadawać sobie być może pytanie, co jest moje, a co zostało mi narzucone. Czy ja faktycznie za czymś podążam, lubię tego i tego podążam, a może oddałam część swojej świadomości dla jakichś innych, czy osób, czy bodźców, zapominając o tym, co było dla mnie ważne. Uważam, że zauważenie takiego momentu, czyli samo zastanowienie się, już jest bardzo ważnym punktem zwrotnym, może być, bo jeżeli jesteśmy świadomi, możemy coś z tym zrobić. Gorzej jest z osobami, które będąc pochłoniętym, tutaj pan wymieniał banki, kredyty, ubezpieczenia, dając się wciągnąć w takie różne tematy, powiedzmy najłagodniej, często nasze życie, czy prywatne, czy rodzicielskie, czy inne aspekty schodzą na dalszy plan, a niestety w niektórych przypadkach no, robi się z tego, brzydko mówiąc, ruina. Tak.
Pani Kasiu, a przybliżmy się do wątku związku. Brak tej prawdomówności powoduje, powiedzmy, rozpad związku i nierzadko nie potrafimy się rozstać z klasą, czy to chociażby w sposób przyjacielski, normalny. Co zrobić, żeby zrozumieć, że to jest droga tak naprawdę donikąd, która niszczy jedną stronę, niszczy drugą stronę? W takich sytuacjach, jeżeli para, tak, znalazła się już w momencie, kiedy rozstają się i wiedzą, że nie będą ze sobą, nie chcą być ze sobą, osoby są przesiąknięte żalami, pretensjami, radziłabym się udać do specjalisty, na przykład na różnego rodzaju mediacje, a nawet terapię, które ponoć w 90 nawet procentach, jakiś czas temu czytałam, nie tyle co się kończą tym, że para jest ponownie ze sobą, tak, ale rozstają się w zgodzie, w jakimś porozumieniu. Często te pary również mają dzieci, tak więc i dzieci mniej cierpią na tym, bo udaje się osiągnąć jakiś kompromis, ale przede wszystkim przepracować i zrozumieć swoje motywy, dlaczego doszło, tak, do tego rozstania. I tutaj myślę jeszcze, warto byłoby sobie zadać pytanie, dlaczego osoby boją się powiedzieć partnerowi tej prawdy? Czyli znowu wracamy do punktu, czym jest ta prawda? Czyli co? Tym, co ja czuję w danym momencie, co ja lubię, co jest dla mnie ważne. Jeżeli teraz tak sobie myślę, próbuję się wczuć w taką sytuację takiej osoby, w momencie, kiedy bałabym się partnerowi powiedzieć prawdy o tym, co jest dla mnie ważne, co czuję, co się zadziało, prawdopodobnie gdzieś to zaufanie mogło być albo nadszarpnięte, albo był brak akceptacji dla tej inności, tak? Czyli jakieś takie nieprawidłowe rozumienie, czym jest w ogóle związek, tak? Że mimo, że gdzieś tam kiedyś postanowiliśmy być razem i funkcjonować jako para, i jest pełno przestrzeni życiowej, w której możemy funkcjonować jako jedność. Bardzo ważne jest, aby pozostawić swoją indywidualność w tym wszystkim i móc rozwijać czy swoje pasje, czy swoje talenty. Natomiast nie da się tutaj nie wspomnieć o tym, że jest to oczywiście praca, która często trwa nie tyle co miesiące, a całe lata. Nad budowaniem takiej bliskości w związku. A bliskość zbudujemy tylko wtedy i wyłącznie, gdy nauczymy się być delikatni, subtelni, zaczniemy panować nad emocjami. Dlatego ja na przykład pracuję z energią i uczę ludzi pracy z energią, nawet na kursach bioenergoterapii, bo nie dość, że ludzie dzięki temu mają możliwość wejścia na bardziej subtelny poziom w trakcie przeróżnych medytacji, ale nawet w momencie, kiedy zaczynają odczuwać swój poziom energetyczny, który jest też podstawą dla wszelkiego rodzaju emocji, tam są też przeróżne programy, tak, energetyczne, często negatywne, które uzewnętrzniając się powodują takie różne obawy, sytuacje, lęki, nawet lęk przed tym, że boję się czegoś powiedzieć partnerowi, a mogłoby to wcale nie wyniknąć z tego związku, a z jakichś poprzednich, prawda, doświadczeń z poprzednich związków albo nawet z domu rodzinnego, wtedy osoby mogą przyjrzeć się temu i zacząć to kontrolować. W takich praktykach my często pracujemy z oddechem, ale też spotykamy się ze sobą jak najgłębiej w tej przestrzeni tak zwanej serca i będąc na tym subtelnym poziomie możemy nauczyć się regulować, tak, chociaż w jakimś stopniu ruch tej energii, a te negatywne programy usuwać. I w takim momencie, po takich sesjach czy takich praktykach na przykład, które bardzo gorąco polecam, jest wiele miejsc w Polsce, w każdym mieście, gdzie można nauczyć się i zacząć praktykować od podstaw. Okazuje się, że te emocje, a nawet pretensje gdzieś no rozpuszczają się, dosłownie rozpuszczają się w przestrzeni i okazuje się, że możemy jednak inaczej żyć, funkcjonować. Mało tego, jak wejdziemy potem na poziom mentalny, jak zwiększa się nasza autoświadomość, okazuje się, że ja jednak mogę inaczej, że to nie było moje, że wyniosłam to albo z domu rodzinnego, albo z poprzednich związków. Zaczynam inaczej patrzeć na partnera i w wielu przypadkach udaje się, jeżeli nie doszło do jakichś takich bardzo patologicznych sytuacji, uratować związki. A czy istnieje taka możliwość, jeśli utracimy
zaufanie do partnera, partnerki, żeby odbudować zaufanie? To jest bardzo trudne. Mówi się, że zdradę na przykład można wybaczyć. I osobiście niejednokrotnie rozmawiałam z kobietami, które doświadczyły takich sytuacji, wybaczyły, ale co działo się później, tak? Jednak to zaufanie zostało nadszarpnięte. My tak w Ten ogóle. związek już nie jest taki, jaki był wcześniej. Inaczej. On może funkcjonować podobnie tak jak wcześniej. Są pary, które twierdzą, że zdrada spowodowała, że powiew świeżego powietrza wszedł nawet do związku, ale tu się pojawia inne niebezpieczeństwo. W przypadku, kiedy partner na przykład nie będzie się zachowywał tak, jakbyśmy tego oczekiwali, czy partnerka, kiedy powiedzmy być może w innej przestrzeni zawini, już nie mówię o takim zaufaniu, jak będzie chciał gdzieś pójść, prawda? Często osoba zdradzona stawia siebie w takiej pozycji wyżej, tak, że ona jest wyżej, ona wybaczyła. I mimo, że ona być może nie mówi o tym, często podświadomie ona pragnie zadośćuczynienia, czyli pragnie wynagradzania siebie, stawia siebie wyżej jak tą drugą osobę. W momencie, kiedy my zaczynamy tą drogą postępować, jest bardzo cienka granica, aby w przeróżnych sytuacjach, no powiem wprost, nie upadlać tej drugiej osoby poprzez brzydkie wyrażanie się, obelgi, poniżanie. Więc osoba może powiedzieć: tak, wybaczyłam, ale nie zapomniałam, tak? Ale czy to, co pani mówi, to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn? Bo teraz mówi pan. Kobiet, jak i mężczyzn. I mówię, tak jak zaczęliśmy tę rozmowę, nie dzieliłabym tutaj na płeć, bo przyjęło się, że kobiety są bardziej emocjonalne, prawda? Nie jest tak do końca. Myślę, że przyjęło się, że kobiety są bardziej emocjonalne, bo przez wiele, wiele lat nam pozwalano i podążać za tym stereotypem i pokazywać te emocje. Nam dużo więcej się wybacza poprzez pokazywanie tych emocji. Nadal jest wiele domów i tak myślę, że przez pokolenia było, wychowywało się jednak tych mężczyzn, że mają być silni, nie mazać się, prawda? Nie pokazywać słabości, nie pokazywać emocji. Dlaczego tak wiele panów wylewy, zawały, prawda? Chyba większość nawet panów, prawda? Jak nie pań. Oni to wszystko duszą w sobie. Już nie mówię o tej pracy ze sobą i wglądzie, bo nadal na przeróżnych szkoleniach, warsztatach czy w gabinetach terapeutycznych, gdzie jest oferowana pomoc, na Zachodzie jest to czymś normalnym, w Polsce na szczęście też się staje czymś coraz bardziej popularnym, jednak ciągle odsetek panów jest dużo, dużo niższy, a można byłoby coś z tym zrobić, podziałać, pomóc. Tak więc, wracając do tego, myślę, że nie można dzielić tutaj na panów czy panie. Świadomość to jest świadomość. Jak my przeżywamy różne rzeczy, jak my się komunikujemy z partnerem, czy jesteśmy w stanie wybaczyć i jak będziemy traktować tego partnera, dlaczego chcemy nadal z nim pozostać, zależy od naszej świadomości, którą możemy budować i rozwijać całe życie. No i oczywiście od wyboru, bo to jest nasz wolny wybór zawsze, tak? Bez względu na to, jaką decyzję podejmiemy, można rozstać się w zgodzie, w szacunku, można wspólnie wychowywać dzieci. Natomiast nie dokonamy tego, jeżeli nie zwrócimy się ku sobie, nawet przez moment zostawiając tego partnera, dając mu spokój, tak? Co zrobił, dlaczego to zrobił, ale przyglądając tutaj się sobie, bez mówienia, kto ma rację, bez stawiania, czyja to jest wina, bo to nie ma znaczenia, czy to była jego wina, czy to była moja wina, tak? Bo co z tego, że ja mogę mieć rację, nie być winna, jak związku na przykład i tak nie ma, albo jest, a my nie potrafimy dalej żyć razem, albo żyjemy, ale cierpimy, bo nie rozumiemy tego, co się wydarzyło, ale też nie sięgamy tutaj głębiej, czego ja chcę Pani dalej. Kasiu, na koniec naszej rozmowy, gdyby tak ktoś panią zapytał, kto ma problemy w związku, pani Kasiu, jak my mamy żyć, jak my mamy funkcjonować, żeby coś zmienić, co by pani powiedziała takim Ale po osobom? zdradzie? Czy ogólnie? Ogólnie. Powiedziałabym coś podobnego jak teraz, że przed szczerą rozmową poświęć czas sobie.
nie w kontekście zaniedbywania, zostawiania tak na jakiś czas męża czy żony, dzieci. Nie mówię tu o wyjazdach, ale poświęć chociaż te 5 minut dziennie, 10 minut dziennie, aby drążyć. Można wziąć kartkę nawet papieru, tak, jeżeli nie potrafimy takiego wewnętrznego dialogu prowadzić ze sobą, czy wejść tutaj głębiej w przestrzeń. Jakie tematy w tym momencie mnie nurtują? Co jest dla mnie teraz ważne? Co stanowi dla mnie ciężar? Tak, bo może moje relacje w związku są obniżone, jeżeli chodzi o jakość funkcjonowania, poprzez jakieś tematy, które ciążą mi, z którymi ja sobie nie radzę, i ani mój partner, ani moje dzieci nie są winne, a jednak kurczę, z jakichś słabości odbija się to na nich. Czyli zrobić taki porządek ze sobą na zasadzie przyjrzenia się w tym momencie aktualnie, jak wygląda moje życie, ale jak też wygląda moja przestrzeń, czym jest zapełniona, i starać się rzeczy mniej ważne automatycznie odrzucać, a rzeczy, które są ważne, obciążające, rozwiązywać. I tu pojawia się przestrzeń, aby w taki właśnie spokojny, łagodny sposób porozmawiać z partnerem z szacunkiem. Szacunek jest jednak najważniejszy, i powiedzieć wprost: słuchaj, na przykład nie daję rady, ale nie, że z wami, tylko to, co się na przykład dzieje u mnie w pracy, czy w innym aspekcie życia, czy nawet w naszym domu, czy mnie dotknęło, czy czuję, że nie potrafię sobie z tym poradzić, nie rozumiem tego, chcę, żebyś o tym wiedział. I para może się tym zająć, jeżeli potrafi się ze sobą dobrze komunikować i podjąć się takiej dyskusji, ale można iść też do specjalisty. To może być nawet coaching, tak? To jest wielu specjalistów od rozwoju osobistego, którzy pomogą osobie rozwiązać ten temat, czy nawet parze, tak? Jeżeli jest ta fajna bliskość, jeżeli partner się zgodzi. Zawsze pamiętajmy o tym, jaki jest cel tego, co robimy. Czyli nie, że nie jest celem to, że ja mówię partnerowi przecież, tak, że coś mi się nie podoba, czy w związku, czy w naszym domu, czy czuję się taka obciążona tą pracą, tak, czy jakimiś tam innymi relacjami, tylko celem jest prawda, powiedzenie tej prawdy, rozkodowanie tego, co mnie ciąży, i włączenie tego partnera, żeby mu pokazać: ufam tobie, nadal tu jestem, traktuję nas jako całość, jedność, tak, w kontekście związku, i chcę pozwolić ci, abyś uczestniczył w tej mojej przestrzeni, ufając ci, że wspólnie to rozwiążemy, bez względu na to, jakich narzędzi użyjemy. I tutaj chyba dochodzimy do tego tematu prawdy, więc myślę, że trudno jest mówić prawdę w związku, jeżeli nie ma zaufania, szacunku, a to wszystko ma podłoże w byciu ze sobą i rozumieniu zarówno swoich emocji, ale przede wszystkim tego, co się aktualnie dzieje w moim życiu i dlaczego, i jak ja je konstruuję. Pani Kasiu, myślę, że to, co pani powiedziała, powinno się znajdować w każdym dziedzinie, aspekcie naszego życia, i w polityce, i w biznesie, i w związkach. Wszędzie powinniśmy rozmawiać, rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać. Szukać dobrego wyjścia. Bardzo pani dziękuję za to ja spotkanie, dziękuję za tę panu. Rozmowę. Moim państwa gościem była pani Katarzyna Dąbrowska. Dziękuję.